chcesz pootwierać paczki, ale nie masz na to siana? Nic strasznego, na superkonsy.pl kupisz konsy tanio, szybko i bezpiecznie. Wiele metod płatności. Najszybsza dostawa, tysiące dobrych kart w paczkach. Z kodem rabatowym Leszek konsy 5% taniej. Link w opisie, polecam. Let's go! Jest karta Once to Watch. Kto to będzie? Keita? Okej. To jest... Nawiązałem chyba kontakt z paczkami, wiecie? I ostatnia na dzisiaj, bo widzę, że szczęście mnie kompletnie opuściło, jeśli trafiam karty nie jest walkout! O Boże! Brazylia to jest Alisson Becker! Wiedziałem, że ta koszulka się dzisiaj przyda, no lepiej tego draftu nie mogłem zakończyć. Ajajaj, pierwsza karta Once to Watch trafiona, mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. No to jest naprawdę dobry traf, jestem przekonany, że Alisson dostanie niejednego informa w tym sezonie. Wiecie co, ja tej karty nawet nie sprzedaję, warto go zachować, ponieważ kosztuje 70 tysięcy. Ja nie patrzę, ja sobie idę, ja nie patrzę. Nie wierzę! Karta ATW! Karta ATW to jest Whiskey Blond! Akurat jakiś... Mówiamy kartę ATW! I to będzie fenomenalny zawodnik, 90 tempo, on jest ba... Co to by... Odwróciłem się za jaj! I trafiamy kartę ATW! To jest po prostu... Do tego co najlepsze, czyli złota paczka piłkarzy Prime, paczka za 45 tysięcy postawiona na koniec. Oczywiście coś specjalnego musi być. Nie jest to srebrny inform, zaczęliśmy w 19 z hookiem, bo to jest Quincy Promes. Lewa pomoc, obiecujący transfer. Kończymy FIFA 18 z dwoma trafieniami pod rząd Gorecki, czego nie zobaczyliście, bo było to zdecydowanie za późno. A zaczynamy 19 jeszcze lepiej, bo tutaj jest karta Once to Watch. Materiał ten był nagrywany świeżo po 19, natomiast nie udało mi się go wtedy wyrzucić, jako że najłatwiejszą rzeczą na świecie nie jest powrót po takiej przerwie, za co musicie mi wybaczyć. Oprócz tego okularów, który tam chodził za 5 tysięcy bodajże, Gomez, naprawdę fajne karty. I widzicie, dwie karty tylko na rynku, więc rzeczywiście było to świeżo po 19, no i tutaj dałem się troszeczkę złapać, bo... Praktycznie przed nami jeszcze jedna paczka i połowę openingu będzie za nami. Jak? Cancelo, nie! Jaki perfidny troll! Co? Co? Do klubu? Co? Nie! Ją kosztuje! Nie! Nie! Ej, ja byłem pewien, że to będzie Cristiano Ronaldo! Let's go! Następny! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Wow! Koniec, zostawiam paczkę za 80... Za 50 tysięcy. Teraz mega paczka! Jest walkout! Ale to jest zwykła karta, okej. Okay. Kto tym razem? Brazylia, no... Marcelo? Proszę, Marcelo! Nie, to jest Alexandro! Ale przecież on też kosztuje chyba 60-70 tysięcy. Ale muzyka to się dopasowała do mojej fryzury. Czuję się jakbym grał w Tetrisa. No przecież to... Yes! Tak jest! Gołowin! Mówiłem, że będzie tutaj Once to Watch i jeszcze Jonas! No tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. Myślałem, że te karty Once to Watch mają priorytet. Będzie. Mam nadzieję, że jakiś walkout. Dobra, jest Brazylia, jest LO, jest...
Aleksandro! Dobra. Znaczy no... To nie jest Pogba, ale jest Aleksandro. Mamy kolejny łoka w tym odcinku. Tak. Wjeżdża. Super, naprawdę jest. Jestem już zadowolony z tych paku openingu. A w paczce... Last Watch! Ale paczka, jaka paczka! Elegancja, prawda? I tak bardzo mało, dalej. Na taki poważny skład. Jest jeszcze jeden! Come on! Niemcy! Środkowy pomocnik! To jest Gorecka, tak. On też będzie dużo warty, bo jego karta wygląda super. 83 to jest druga karta Wants to Watch. W końcu te paczki zaczęły w jakiś sposób działać. No. Tak. Ile może kosztować? O kurde, on będzie droższy od tego Cancela? O w mordę, co to jest? Wants to Watch, nice. Nie. Ronaldo! Jest! Ronaldo! Cristiano Ronaldo Wants to Watch! Ja cię sunę! Ronaldo! Najlepszego Wants to Watcha trafiłem! No nie gadajcie! Ja cię sunę! Jak za to nie dostanę, nie wiem, minimalnie 25 lajków! To nie wiem, za co mam dostać. To jest chyba najlepsza karta na polskim YouTubie trafiona.